Polacy na szóstym torze. Marek od razu ruszył mocno, ale goni go Melendez. Hiszpan już prawie dogonił Polaka, ale spokojnie, spokojnie. Będzie kontrolował bieg Polak. Chociaż oczywiście sporo go musiał kosztować to zwycięstwo dzisiaj. No właśnie, to są te momenty trudne w hali bardzo, kiedy zbiegają do bandy i w momencie, kiedy przekazywana jest pałeczka. Trochę Marek ciężko biegnie. Jednak spore zmęczenie tym startem. Tak. Miał tylko 2 godziny, aby odpocząć. Zapewne teraz ruszy, o ile jeszcze zostało mu trochę sił. No, wiele nie stracił, ale widać po nim potężne zmęczenie. Piotr Rysiukiewicz, on potrafi dać z siebie rzeczywiście wszystko, ale kanał w sztafecie hiszpańskiej bardzo mocny, bardzo szybki. Tuż za nim Piotr Rysiukiewicz, jesteśmy na razie na 4. miejscu. Kanał już widzimy po zewnętrznej, straszliwie szybko połknął tam. Tak, Usow, a tuż za nim kanał. Na 3. miejscu i Francuzi przed nami. I na 4. Piotrek Rysiukiewicz, ale już przesuwa się szybciutko, wskoczył, skakuje na 3. miejsce. Tu jest rzecz ważna, umiejętność biegania w sztafecie. To jest sztuka jakby sama w sobie. No, Marek Plawgo jej nie posiadł, jest indywidualistą. Kanal, ale dobrze, że dużo się nie stracił. Kanal prowadzi, drugi Rosjanin, Piotrek tuż za Rosjaninem. Dobrze by było, gdyby na 2. miejscu oddał tę sztafetę pałeczkę tak Arturowi Gąsiewskiemu. Tak się stanie, Piotrek przyspieszył i Gąsiewski jako drugi w Hiszpanii. Polak. A i tam jest walka łokieć w łokieć, Gąsiewski się nie daje, ale jest tuż przy nim Rosjanin, nie dał się Gąsiewski. Jesteśmy na 2. miejscu, tuż za sztafetą hiszpańską, w niej na 3. zmianie jest Rodriguez. Dobrze, dobrze, nie może się Artur tutaj dać. No to jest to, o czym mówiliśmy, to jest umiejętność biegania w sztafecie, tu trzeba czasami umieć się przepchnąć do bandy. Nie może za dużo stracić. Robert jest wprawdzie znakomity. Robert Maćkowiak bardzo szybki. Potrafi nadrabiać, ale nie może mieć za dużej straty. Ale na ostatniej zmianie w sztafecie hiszpańskiej Martinez. Idzie Polak bardzo dobrze. Będzie go próbował wyprzedzać Hiszpana na ostatniej prostej. Hiszpan jakby trochę słabnie. Dobrze, Gąsiewski dobrze. Mocno. Mocniej, mocniej. Dobrze. Jest i Robert. I teraz fachowiec. Od tego dystansu i od ostatniej zmiany krótko zapewne za Hiszpanem będzie biegał Robert Maćkowiak, bardzo krótko. Pamiętamy Lizbonę, właśnie też wyprowadził naszą sztafetę za Amerykanami. I pamiętajmy, on jest teraz piekielnie szybki, biega 200 metrów, to jest brązowy medalista biegu Mistrzostw Europy na 200 metrów. Zapewne te ostatnie 200 metrów to będzie, no, bardzo mocny popis Maćkowiaka. Miejmy nadzieję, że tak się stanie. Austriacy na ostatnim miejscu. Stefan Diagana w sztafecie francuskiej. Charakterystyczna sylwetka jest tuż za nami. Tuż tak, za Robertem Maćkowiakiem. Teraz właśnie Maćkowiak robi to i dokładnie tu, kiedy trzeba, wyprzedza tuż przed wejściem w wiraż i teraz wrzuci tę swoją przerzutkę. Mamy kolejny złoty medal! Polacy! Maćkowiak! Złoto! Super, super, super Maćkowiak, brązowy medal na 200, ale to co zrobił tutaj, to trzeba powiedzieć, że na 3. zmianie wielka praca Artura Gąsiewskiego, trzeba go za to bardzo pochwalić. Dwaj zmęczeni, Marek Plawgo.